Czy Grzegorz Braun zostanie zmuszony do opuszczenia Konfederacji? O takiej możliwości nie tylko przecież mówi się od dawna, ale część ważnych polityków partii, w której wielu konserwatystów pokłada nadzieję, wydaje się sugerować, że ten dzień nadchodzi wielkimi krokami. Sprawa przyspieszy, gdy Grzegorz Braun ogłosi oficjalnie chęć startu w prawyborach Konfederacji na kandydata, na prezydenta. Czy rozstanie z jednym z liderów, z trzech tenorów Konfederacji, bym powiedział, będzie błędem? Tak uważam, będzie błędem. Natomiast jeżeli zostanie dodatkowo przeprowadzone bez politycznego zmysłu, to całe zamieszanie, a sądzę, że taki scenariusz jak najbardziej jest prawdopodobny, to decyzja ta może być opłakana w skutkach. Czy Grzegorz Braun na wykluczeniu jego stronnictwa z Konfederacji może zyskać? Uważam, że może i ma ku temu unikalną szansę. Właśnie teraz. Dobre rozegranie tej politycznej układanki mogłoby za kilka lat zdetonować partyjny duopol w Polsce i zakończyć się rządami nowych i dynamicznych ludzi. Jednak do tanga trzeba dwojga. Pytanie, czy Konfederacja nauczyła się już tego politycznego tańca na poziomie zaawansowanym, czy nadal woli stosować elementy wiejskiej, remizowej wręcz potupai, bez obrazy dla wiejskich potupai, które odbywają się w remizach. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w tygodniu o sprawach ważnych i pilnych, a za taką sprawę uważam sytuację polityczną w obozie konserwatywnym po wyborach, a także dobre rozplanowanie politycznej misji prawicowych europosłów w nowym Parlamencie Europejskim. Czy mogą tam coś zdziałać dla dobra polskich spraw? Nie sądzę. Większość znów mają chadecy, czyli de facto europejskie lewactwo. To po co w takim razie w ogóle o tym rozprawiać? A jest taka jedna rzecz, którą można zrobić. I nie chodzi o używanie gaśnic. Dziś politycznie. Usiądźcie i czujcie się jak u siebie. No to możecie przyzwyczaić się do nowego studia Czuwaja. Ta właśnie sceneria, plus minus, oczywiście z małymi lub większymi dodatkami, będzie towarzyszyła podczas naszych cotygodniowych spotkań. Tak? Osoba, która wisi tam na portrecie, to jest dokładnie ten pan, o którym mówicie w stopniu generała. Wiem, że środowiska lewicowe będą miały z tym problem, ale ja niekoniecznie. Cieszę się, że może tutaj wisieć, zresztą towarzyszy mi w długim czasie mojej kariery zawodowej i z biura do biura go tylko przenoszę. Mam nadzieję, że tutaj już jest jego ostatnie miejsce. Natomiast jeżeli programy te spełniają Wasze oczekiwania, możecie pomóc nam w realizacji tego przedsięwzięcia i wynagrodzić pracę naszego zespołu w wiele sposobów. Czy też na wiele sposobów. Jeden z nich to jest dołączona właśnie przez YouTube'a funkcja wsparcia, która znajduje się dokładnie tutaj. Widzicie ją teraz na ekranie. Tymczasem dziękuję wszystkim mecenasom za dotychczasowe wsparcie. To wszystko, co widzicie i słyszycie, to również Wasza zasługa. Jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. No to co? Zaczynamy. Czy Grzegorz Braun, pomimo zwycięstwa w ostatnich wyborach i ogromnej liczby oddanych na niego głosów, jest wielkim przegranym w tej politycznej rywalizacji? Wszystko będzie zależało od niego samego, ale zaraz wam udowodnię, że postawienie takiego pytania wcale nie jest bezzasadne. Dlaczego? Poseł Braun wprawdzie bierze mandat do Europarlamentu i jedzie do Brukseli z ogromnym poparciem narodu, ale jego Konfederacja Korony Polskiej uszczupla przez to swoją reprezentację przywiejskiej z 4 do 3 posłów. Na miejsce posła Brauna wchodzi przecież nie przedstawiciel jego partii, ale człowiek Mentzena z Rzeszowa. Dotychczas wewnętrzni przeciwnicy Grzegorza Brauna musieli się z nim liczyć, bo to właśnie jego posłowie decydowali o tym, czy Konfederacja będzie miała status klubu, czy jedynie koła poselskiego w Sejmie. Dziś, czy z braunowcami, czy bez,
Klub i tak będzie trwał. Arytmetyka robi swoje. Konfederacja nie potrzebuje więc już Braunowców, aby utrzymać funkcję wicemarszałka oraz możliwość zasiadania w prezydium Sejmu. Do tego dochodzi przyszła, wynikająca z zadań europosła przecież, nieobecność Grzegorza Brauna w kraju, która może zakończyć się spełnieniem marzeń jego przeciwników, którzy długo czekali na okazję, aby wyrzucić niewygodnego dla siebie koalicjanta. Po co Konfederacja miałaby to robić? Ponieważ ktoś w Konfederacji wymyślił sobie, że jedną z najbezpieczniejszych metod przebicia szklanego sufitu i wyrwania się z jednocyfrowego poziomu poparcia będzie próba pozyskania przez Konfederację niezadowolonego elektoratu Trzeciej Drogi i Platformy, który nie jest aż tak związany z tymi partiami, ale niczym wolne elektrony krąży wokół tychże właśnie partii bez większego już do nich przywiązania. Wabikiem ma być ucywilizowanie metod i działanie zwiększone, co by tutaj dużo mówić, gospodarcze w ramach funkcjonowania partii i jej przyszłego programu. Do takiej formuły Grzegorz Braun ma już niektórym kolegom po prostu nie pasować. Jak oceniam taki krok? Nijak. Jest przewidywalny i nudny jak flaki z olejem. A co gorsza, bardzo ryzykowny dla całego politycznego projektu, budowanego nie bez trudu przez całe lata. Polska polityka z definicji po prostu należy, niestety, do jednej z najnudniejszych w Europie. Brak w niej finezji, strategicznego myślenia, jakiejś taktyki. Tak jak w dobrej partii szachów albo podczas rozgrywki brydżowej. Ale z drugiej strony nie ma też od kogo czerpać wzorców. Wielka szkoda, że konserwatyści chcą podążać tą utartą ścieżką bez zapierających dek w piersiach widoków. A byłoby co obserwować. Na szczęście sam do żadnej partii nie należę, no i nie ja odpowiadam za przyszłość Konfederacji. Nie mój cyrk i nie moje małpy, chciałoby się powiedzieć. Ale z drugiej strony ciężko przejść wobec tej sytuacji obojętnie, stąd dzisiejszy program. Pejzaż powyborczy. Wielu ludzi odtrąbiło sukces. No przeglądam Twittera i widzę, że ludzie nie mają się ze szczęścia. Europa zwraca się z destruującej ją drogi i powoli w stolicach państw unijnych do głosu zaczyna dochodzić normalność. Nie sądzę. Jest przeciwnie. Sądzę, że tego rodzaju optymizm należałoby raczej nazwać przedwczesnym. Już nie mówiąc naiwnym. To, że Europa zaczyna wybudzać się z długiego snu i coś drgnęło we Francji, no, chociaż tutaj mówimy raczej o trzęsieniu ziemi, ale drgnęło we Włoszech, Szwecji czy nawet Holandii, w której Partia Wolności zajęła drugie miejsce, wysyłając do Europarlamentu swoich 6 eurodeputowanych, wcale nie oznacza, że wiosna już nadeszła. Wspomniana chociażby Partia Wolności, o której niektórzy mówią, że jest konserwatywna, o, co prawda jest przeciwna nielegalnemu napływowi mas ludzi stąd i stamtąd, ale w wiadomych kwestiach wyraża opinie identyczne jak Robert Biedroń, a może nawet idzie o krok dalej. Im dalej na zachód, moi mili, tym bardziej konserwatyzm nie ma nic wspólnego z konserwatyzmem. Musimy to brać pod uwagę, dokonując ocen politycznego przełomu w wielu krajach starej Unii. Cieszy mnie, że zwracają się wektory w drugą stronę. Ale wiele z tych partii z konserwatyzmem nie ma nic wspólnego. W Niemczech natomiast, gdzie prawica chyba przypomina najbardziej prawicę, w takich landach jak Saksonia, Turyngia, Saksonia-Anhalt, Mecklenburgia Pomorze Przednie, Brandenburgia, wygrała alternatywa dla Niemiec. Lewactwo wraz z chadecją, która z chrześcijaństwem ma mniej więcej tyle wspólnego, co wyborcy Joanny Schöring-Wielgus z intelektem, nadal będą przecież rozdawali karty i tworzyli prawo i głosili swoje bolszewizmy przez najbliższych 5 lat w Parlamencie Europejskim. Dla Europy pomimo sukcesu partii konserwatywnych w wielu krajach nie zmieniło się nic, a czas płynie. Nie sądzicie chyba, że świat wstrzymuje oddech, bo Unia wybiera swoich posłów do mało znaczącego Parlamentu Europejskiego. Chińczycy nie wygaszają na ten czas pieców w swoich hutach. Rosjanie nie zatrzymują taśm produkcyjnych w zakładach zbrojeniowych. Tak jak państwo, którego nazwy nie można wymawiać, nie wstrzymuje mordowania niewinnych ludzi, bo w Europie odbywają się wybory. Z tego tąpnięcia w komunistycznym betonie, wylanym na Europę lata temu, można byłoby się nawet i cieszyć, gdyby nie to, że my nie mamy po prostu już czasu. Zresztą, co można pomyśleć o społeczeństwach europejskich, zachodnioeuropejskich, które od lat codziennie nękane przestępczością ludzi kulturowo od nas odstających, z nieustannie zwiększającym się zagrożeniem terrorystycznym, nadal nie trzeźwieją i wybierają na swoich przedstawicieli tych samych ludzi, którzy nie tylko swoją polityką są odpowiedzialni za taki stan rzeczy, ale nie potrafili również poradzić sobie z rezultatami prowadzonej przez siebie polityki. Tyle w Europie, a co zmieniło się w Polsce? Donald Tusk bezlitośnie zbałamucił swoich łatwowiernych koalicjantów
i pozostawił na środku placu gołych i niekoniecznie wesołych, chociaż Szymon Hołownia wydaje się cieszyć. Ale z czego tu się niby śmiać, jak stoisz na placu, gdy wszyscy patrzą z gaciami ściągniętymi do kolan, a ktoś z okna jeszcze krzyczy: szkoda, że nie widzieliście, co zrobili z nim poprzedniego wieczora i co jeszcze nastąpi, bo to nie koniec atrakcji. Co zrobił PiS? To, co potrafi robić ostatnio najlepiej. Skutecznie zniechęcił swój elektorat do tego stopnia, że blisko 3 miliony ludzi z ich kręgu zainteresowania zostało podczas ostatnich wyborów w domach. Platforma z kolei po raz kolejny przekonała się, że pomimo wsparcia całej machiny propagandystów, sama nie będzie znaczyła w Polsce już nigdy nic. No a Konfederacja? O tych 6 mandatach mogłaby pomarzyć, gdyby nie niska frekwencja i mobilizacja jej elektoratu. Chociaż na uwagę zasługują z pewnością niektóre indywidualne wyniki, takie jak ten Ewy Zajączkowskiej czy Anki Bryłki. Teraz więc, żeby tylko się nie zachłysnąć, a to będzie bardzo trudne. Oczywiście z lekka naszą próżność łechcą kolejne publikacje zagraniczników na Twitterze, którzy w zachodniej konserwatywnej prasie również piszą o Polsce jako o bastionie normalności w tym zdegenerowanym świecie i podają nas za wzór całej konserwatywnej części Europy. Ale fakty, moi mili, są przecież zupełnie inne. U nas jest jeszcze normalnie, ale nie dlatego, że jesteśmy mądrzejsi i wyciągamy wnioski, ale dlatego, że później u nas się to wszystko zaczęło. I dlatego, że jako kraj biedniejszy nie byliśmy tak atrakcyjnym miejscem dla tych wszystkich inżynierów. Zresztą nie ma u nas przemysłu, nie wiem, co tacy inżynierowie mogliby robić. Chyba na bezrobociu by byli. Jest, proszę Państwa, zupełnie przeciwnie. Pomimo nauki, którą daje nam zachodnia Europa, zamiast zawrócić, my idziemy tą samą drogą i widzimy oczywiście biegnących w przeciwnym kierunku ludzi. Obserwujemy to, ale nikomu do głowy nie przychodzi, aby zapytać: ej, przepraszam, czy nie mieliśmy iść w tamtą stronę jako wspólna Europa? Dlaczego zawracacie? Idziemy zadowoleni w paradach Schumana i mówimy, że Unia w tej formule jest dla Polski zadowalająca. Otóż nie jest. Oczywiście nie chodzi mi ani o mnie, ani o państwa, o ludzi czuwających, ale ogół zamieszkującej w Polsce społeczności. Fakty są takie, że nadal w naszym kraju, po pierwsze, znajduje się ponad 50% grupa rodaków, którzy nie chcą i nie mają życzenia brać odpowiedzialności za własny kraj poprzez udział chociażby w wyborach. I sądzę, chociaż mogę się mylić, że tylko niewielka część z tych 50%, która nie głosuje, robi to z jakichś racjonalnych przesłanek, z którymi można się nie zgadzać, ale trzeba przyjąć za logiczne. Ale znakomita większość tych, którzy w wyborach udziału nie biorą, jest po prostu infantylna w swym myśleniu o wspólnocie i nie nadaje się w żaden sposób, aby tworzyć wraz z nią jakiekolwiek społeczności. Musi ona istnieć, oczywiście. Niech więc istnieje, ma się jak najlepiej, niech płaci podatki, wytwarza, produkuje i nic poza tym. Z tymi ludźmi nic nie zrobimy. Ale nie tylko część bierna obywateli kraju daje nam asumpt do myślenia o tym, że najlepiej z nami nie jest. Otóż pomimo porażki lewicy, katastrofy trzeciej drogi, kłamstw, złodziejstwa, ograniczania naszej wolności, rozbrajania żołnierzy na granicy, całej w ogóle armii, upokarzania naszego kraju w relacjach z Ukrainą, nadal w społeczeństwie głosującym jest ponad 60% ludzi, którzy nie potrafią wyciągać wniosków z otaczającej ich rzeczywistości. Nadal żyje wśród nas, moi mili, 60% partyjniaków, którzy pomimo politycznego doświadczenia, które płynie z ostatnich 20 lat, nie są w stanie zrozumieć, że biorą udział nie w budowaniu własnego kraju, ale w partyjnej rywalizacji, która z Polską nie ma nic wspólnego. Po raz kolejny potwierdza się więc to, co 101 lat temu pisał pan Dmowski w Myślach Nowoczesnego Polaka. A co pisał? Cudzoziemiec zajmujący się z daleka losami Polski, a nie znający nas bliżej, musi nas sobie wyobrażać jako naród twardy, żyjący ciągłą troską o byt, naród, dla którego walka stała się żywiołem. Tymczasem my jesteśmy w istocie jednym z najmiększych, najłagodniejszych narodów w Europie, najbardziej skłonnym do życia bez troski, nie tylko marzącym o spoczynku na łonie wolnej ojczyzny, ale spoczywającym bez ceremonii na łonie zakutej w kajdany, narodem mającym głęboki wstręt do walki, chętnie załatwiającym się z wrogami, czapką, papką i solą. Tutaj warto wyjaśnić, że określenie zastosowane przez pana Romana Dmowskiego jest nawiązaniem do staropolskiego, rzadko stosowanego dziś przysłowia: czapką, papką i solą ludzi nie wolą. Mówiło ono o tym, że polska gościnność, uprzejmość łatwo pozwala jednać nam wokół siebie tak zwanych przyjaciół. Tymczasem współpraca naszej niepodległości,
kontynuował Dmowski, pochodzi stąd, że podstawą naszego charakteru jest bierność. Pozyskiwała nam ona już nieraz miano narodu kobiecego, a występowała dotychczas jako ogólna i stała wada nasza oraz zdawała się nierozłączną od naszego typu rasowego. W ostatnich jednak czasach mamy wiele sposobności, aby przekonywać się, że nie jest ona ani tak stałą, ani tak nieodłączną od naszego polskiego typu rasowego, że raczej jest ona wytworem historycznego typu naszych stosunków społecznych. Tyle słowem podsumowania tego, co wydarzyło się w Europie, co wydarzyło się w Polsce, bez tak specjalnego jakiegoś ględzenia. Tak w mojej ocenie kształtują się fakty. Coś drgnęło, ale poczekajmy jeszcze na wstrząsy wtórne. Pamiętajmy, że czas płynie i świat, jak rzekłem, nie zatrzymał się ani z powodu naszego kraju, ani z tego, co dzieje się w pozostałej części Europy. Konfederacja odniosła sukces, ale nie zwiększyła liczby swoich wyborców w porównaniu z wyborami parlamentarnymi, a przecież od tego czasu wiele rzeczy się wydarzyło. Przed światem konserwatywnym teraz dopiero rozpoczyna się ciężka praca i tutaj pojawia się cały na biało Grzegorz Braun. Walka o Europę. Po ogłoszeniu oficjalnych wyników w wyborach do Europarlamentu konserwatywna część internetu nie mogła wyjść z podziwu. Oto Grzegorz Braun, człowiek konkretny i nietuzinkowy, idzie do Brukseli jako polityk eksportowany z Polski. Jakie natomiast, zobaczcie, co jest bardzo ważne, internauci wyrażali najczęściej oczekiwania wobec posła Brauna. Że będzie grubo, że będą gaśnice, ściąganie flag. A najlepszym dowcipem było chyba to, że lektorzy symultaniczni, którzy pracują na co dzień w Parlamencie Europejskim, już z trwogą przeszukują słowniki od tego nauki poprawnej polszczyzny przez ten staropolski, aż do słownika wyrazów zapomnianych, tylko po to, ażeby nadążyć nad poprawnością językową i często archaizmami stosowanymi przez byłego reżysera w zdaniach. Bawi to oczywiście, bawi mnie bardzo, nie powiem. Ale przecież nie w tym rzecz, aby nas bawić jedną czy drugą anegdotą. Nie po to dostajemy taką szansę, aby wykorzystać ją na gadanie z tej niepłodnej mównicy w Brukseli czy Strasburgu. Bo to wszystko jest nie po to. Po co naród wysyła swoich posłów do instytucji międzynarodowych? Aby pilnowali tam naszych spraw? Unia jest instytucją skostniałą i zbiurokratyzowaną, do szpiku kości. Zanim nowy poseł złapie orientację w tym labiryncie, musi minąć sporo czasu. Poza tym, co może poseł? Tutaj może jest kimś, a tam jest ich ponad 700. Jak przychodzi do tego przybytku, pożal się Boże, europejskiego, staje się jednym z 700. Decyzje na temat dalszego kierunku unijnej polityki i tak zapadają nie na sali obrad, ale w gabinetach francuskich i głównie niemieckich. Mówienie, że można w Brukseli czegoś przypilnować, jest wielkim uproszczeniem i po prostu nieprawdą. Ale idźmy dalej. Skoro poszczególni posłowie nie mają większego wpływu na to, co dzieje się w Unii, w którą stronę pójdzie Unia, tym bardziej, że pomimo wielu dobrych wyników, które osiągnęli konserwatyści w unijnych państwach, władzę nadal będzie sprawowała Europejska Partia Ludowa, która zwiększyła swój udział w głosach o ponad 0,5%. To co taki poseł może? Głosować przeciwko głupotom? No to prawda, ale co z tego będziemy mieli, że poseł, którego posyłamy z Polski na miejsce, nie zegnie karku i nie złamie sumienia? Lewacy swoje prawa i tak przepchną, więc wydaje mi się to wciąż bardzo mało. Co będę miał z czystego sumienia posła Brauna czy innych posłów, z całym szacunkiem? Byłbym jednak, proszę Państwa, najbardziej zawiedziony, gdyby to nowe rozdanie konserwatywnych posłów z Polski zaczęło bawić się w korespondentów politycznych i udawać dziennikarzy. I swoją aktywność skupiliby głównie na dostarczaniu nam informacji z wnętrza unijnego Mordoru. Nie taka jest rola polityka. Szczególnie takiego, w którym możemy pokładać tak wielkie nadzieje jak Grzegorz Braun. Zresztą uważam, że sprowadzenie posła Brauna do roli zabawiacza, jakiegoś kuglarza, który raz piosenką, raz żartem będzie walczył z okupantem, jest wobec niego bardzo niesprawiedliwe. Jak więc nie wyobrażałbym sobie Grzegorza Brauna w Parlamencie Europejskim? Przede wszystkim poseł Braun ma znacznie większe predyspozycje niż dostarczanie nam przez całą kadencję najlepszego w Europie kontentu do śmiechu. Przemówienia, performance, akcje sabotażowe, jak zwał, tak zwał. Nie sądzę, aby to było jego główną rolą, rolą któregokolwiek zresztą z posłów. I teraz właśnie nadchodzi ten moment. Moment, który jeżeli Grzegorz Braun zrozumie i dobrze wykorzysta, sprawi, że w Polsce może powstać silne skrzydło gromadzące pod sobą cały
niezadowolony, aczkolwiek radykalny elektorat, który obecnie oszacować można na około 5-6%. To dużo, bo już daje możliwość wprowadzenia posłów do Sejmu i perspektywiczne, bo nastroje będą przecież musiały się radykalizować i zmuszą w końcu nawet ludzi, którzy dziś nie głosują, a mają skrajniejsze podejście do życia, do tego, aby wyborczo się zaangażowali. Lider europejskich nacjonalistów. O Grzegorzu Braunie naprawdę jest głośno w konserwatywnym świecie i nie mam tu na myśli bynajmniej samej Europy. Tweety z akcji przeciwpożarowej po ogłoszeniu zdobycia przez Brauna mandatu znowu rozchodzą się jak świeże bułeczki w milionach, również w Stanach Zjednoczonych, gdzie konserwatyści biją brawo. Jeżeli Grzegorz Braun nie ograniczyłby się podczas tej kadencji jedynie do przemówień i akcji performatywnych, a zakasał rękawy i rozpoczął jazdę po całej Europie w celu budowania politycznej, prawdziwie konserwatywnej, nacjonalistycznej siły, ruchu złożonego z przedstawicieli wielu państw, to w krótkim czasie mógłby wyrosnąć na lidera międzynarodowego środowiska nowej, odradzającej się Europy, bo ona musi przecież się odrodzić. Dlaczego? Bo mamy jeden wspólny cel. Wśród tych wszystkich elektoratów konserwatywnych, prawdziwie konserwatywnych na całym świecie, chciałem powiedzieć świecie, w całej Europie rzecz jasna. Cel, który nas łączy, a który jest jednocześnie zagrożeniem dla nas wszystkich. Zbliżająca się katastrofa Europy, którą znamy, której chcemy, której pragniemy i o której marzymy. Po co Grzegorz Braun miałby to robić? Po to, aby nie zostać zmarginalizowanym politycznie i swoim działaniem nie ograniczać się jedynie do Polski, bo Polska sama w obliczu tak wielkich wyzwań nie jest w stanie sobie poradzić i stawić czoła. Inne kraje również. A czemu i my będziemy musieli się przeciwstawić? Chociażby temu, przeciwko czemu dziś próbują dopiero reagować Niemcy. Lubeka. Poniedziałek w południe na dworcu kolejowym 22-letni Syryjczyk groził nożem klasie szkolnej. Gdy przybyła policja, uciekł i skoczył do rzeki. Prąd był tak silny, że wciągnął go pod wodę. Trzech policjantów i przechodzień skoczyli, żeby go ratować. Nieprzytomnego wyłowiła go policyjna brygada nurków, no ale mimo reanimacji zmarł nazajutrz w szpitalu. Ale wiecie, co się okazało? Że to ten sam Syryjczyk, który 8 maja sparaliżował dworzec kolejowy, grożąc podłożeniem pod niego bomby. Ale idźmy dalej. Jaki byłby cel takiego zjednoczenia? Tych europejskich partii. Konserwatywnych, jak rzekłem. A taki, żeby już dziś robić grunt pod kolejne wybory do Parlamentu Europejskiego i pójść do nich pod szyldem jednej nacjonalistycznej partii złożonej z przedstawicieli wolnych narodów Europy, z ludzi, którzy widzą te same zagrożenia i te same szanse na przyszłość. Ktoś powie, moim zdaniem niesłusznie, żebyśmy zajęli się Polską, a nie Europą. Nie będę na taki zarzut odpowiadał sam, ale jak raz przytoczę za chwilę obszerniejszy fragment z Romana Dmowskiego. Tymczasem idźmy dalej. Partie polityczne o zbliżonych do siebie poglądach z całej Europy powinny rozpocząć pilną współpracę i przestać się spotykać po piwnicach. Takiej szansy nie będzie już nigdy. Po pierwsze, większość z tych ugrupowań dysponuje dzisiaj dużymi, a przecież niezbędnymi do tego środkami, aby taki proces, zaawansowany proces, móc przeprowadzić. Po drugie, trzeba wyraźnie wskazać społeczeństwom europejskim, gdzie jest granica pomiędzy farbowanymi lisami, a prawdziwymi konserwatystami i prawicą. Jeżeli ktoś, tak jak wspomniana już dziś partia z Holandii, jest za tym, aby można było dokonywać legalnego zabijania dzieci nienarodzonych, za eutanazją, jest też za tym, aby pod jedną kołdrą administracyjnie usankcjonowany został powód spania dwóch facetów, a przy okazji wyraża nastroje antyimigranckie, to jest raczej mutantem popromiennym niż polityczną emanacją konserwatywnego społeczeństwa. Dziś gra toczy się nie tylko o każde jedno poszczególne państwo narodowe, ale o cały nasz kontynent, za który również jako jeden z najstarszych żyjących w nim narodów jesteśmy w pełni odpowiedzialni. Nie możemy abstrahować od Europy. Roman Dmowski wręcz twierdził, że narody, które czerpały i czerpią z bogactwa cywilizacji, mają moralny obowiązek oddać. Wstępując w życie, przychodzimy do gotowych jego form, do gotowej organizacji. Formy zaś te i ta organizacja to wynik pracy długiego szeregu pokoleń, które tworzyły, budowały, uzupełniały, poprawiały wreszcie to, co było złego. Czyż nie ogarnia nas wstyd na myśl, że my możemy odejść bez śladu, nie stworzywszy nic? Nie oddawszy nic tej budowli wieków? Nie poprawiwszy żadnego z jej błędów? Obowiązki względem ojczyzny to nie tylko obowiązki względem Polaków dzisiejszych, ale także względem pokoleń minionych i tych, co po nas przyjdą.
Z tego samego źródła rodzą się obowiązki względem innych narodów, względem ludzkości. Jak wobec dzisiejszej Polski człowiek poczuwa się do obowiązków w imieniu swoim, jak wobec dawniejszej i przyszłej w imieniu swojego pokolenia, tak wobec ludzkości w imieniu swego narodu. Naród nasz korzystał i ciągle korzysta z doświadczenia, zasobów duchowych, z pracy wiekowej innych ludów, które go wyprzedziły w cywilizacji. W stosunku do tego, co wziął, dał dotychczas ludzkości bardzo mało. Czyż szlachetna duma narodowa nie nakazuje nam dążyć do wyniesienia swego narodu na tak wysoki szczebel cywilizacji i twórczości wszechstronnej, ażeby od nas brano w przyszłości tak, jak myśmy brali od innych i jak dziś bierzemy? I czyż to nie jest najlepiej pojęty obowiązek względem ludzkości? Czy te słowa nie są piękne, konkretne i zrozumiałe? Nie tylko Polska. Mamy obowiązki względem całej Europy jako jeden z najstarszych żyjących tu narodów. I jeżeli widzimy, że Europa jest niszczona, powinniśmy zacząć podwijać rękawy. Oczywiście nie są w stanie tego zrozumieć ćwierć inteligentni dziennikarze, którzy za przebłysk swojego geniuszu uważają pytanie posła Konfederacji: skoro jest pan przeciwnikiem Unii, dlaczego chce pan zostać posłem w Brukseli? Intelektualne zdolności większości tych, którzy sadzani są przed kamerami, nie są w stanie unieść najprostszej myśli, że istnieje coś poza mainstreamem, że można myśleć samodzielnie, że w politycznej układance istnieje nieskończona ilość możliwości. Nie rozumieją w końcu, że żyje spora grupa ludzi, którzy nie chcą Unii w takiej formie, ale opowiadają się za taką konsolidacją europejskich państw, która będzie sprzyjała ich wzajemnemu rozwojowi, a nie nakładała kolejne lewackie smycze i kagańce zgodnie z jakimiś wytycznymi międzynarodówki podczas spotkań za zamkniętymi drzwiami. Ten czas musi się definitywnie skończyć. I Europa wolności swojej, tak jak Polska, jeszcze nie odzyskała. Dziękuję wszystkim mecenasom za dotychczasowe wsparcie. To wszystko, co widzicie i słyszycie, to również wasza zasługa. Jeżeli ktoś z państwa byłby zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów i ma życzenie wynagrodzić mi wykonywaną tutaj pracę, ale przede wszystkim wierzy w to, że to, co wspólnie tutaj robimy, ma sens i warte jest kontynuowania, zapraszam do opisu tego filmu. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. A na odchodne. Dziś, po latach, od czasu, kiedy mocno angażowałem się w 2002-2003 roku w kampanię antyunijną, dochodzę do przekonania, że naszym wielkim błędem, błędem naszych ówczesnych liderów, była stworzona przez nich polityczna strategia odrzucenia. Tak bym ją nazwał. Komunikacja wówczas wyglądała następująco. O żadnym połączeniu nie chcemy słyszeć. Ale ludzie przecież chcieli słyszeć. Nie da się podważyć racjonalnie dobrodziejstw płynących z pierwotnych założeń jednoczącej się Europy, otwarcia granic, swobody gospodarczej. To wszystko przecież przyczyniło się do wielkiego skoku również Polski. Mogliśmy wówczas czytać to zupełnie inaczej i iść do Unii, aby pilnować w niej europejskich spraw, spraw naszej cywilizacji i odwiecznych kulturowo norm. A tak oddaliśmy na dziesięciolecia to całe pole lewakom, którzy dążyli do tego, aby budować taką wspólnotę, w której nie tylko nie chcemy żyć, ale nawet myśleć o niej. Podam wam pewien przykład, który budzi we mnie zawsze wielkie wzruszenie. Zawsze, kiedy o nim pomyślę, a szczególnie raz do roku. Uwaga! W starej mszy świętej, w starym szale, z czasów, gdy Kościół był jeszcze oparciem narodów, jest taki fragment, który bardzo mnie rozczula. Pochodzi on z liturgii Wielkiego Piątku, gdy katolicy za kapłanem wznoszą szereg modlitw do Boga. Chciałbym, żebyście usłyszeli fragment tej modlitwy. Jest bardzo krótki. Posłuchajcie i dowiecie się, dlaczego budzi we mnie takie westchnienie. W całym tym szeregu wielkopiątkowych modlitw, gdzie modlimy się za Żydów, aby się nawrócili, gdzie modlimy się za protestantów, aby wrócili do kościoła, znajduje się taka, która jest opatrzona następującym komentarzem. Następną modlitwę opuszcza się, jeżeli nie ma cesarza. Módlmy się i za cesarza naszego chrześcijańskiego. Aby Bóg i Pan nasz poddał mu wielkie ludy pogańskie dla pokoju naszego wieczystego. Wszechmocny, wiekuisty Boże, w ręku Twoim jest potęga wszystkich
i prawa królestw wszelkich. Wejrzyj łaskawie na cesarstwo rzymskie, aby moc twoja zgniotła ludy, co liczą tylko na siłę swoją. Nie mówię o tym, żebyśmy ustanowili cesarza. Chodzi natomiast o to, że powinniśmy zdawać sobie sprawę, że jesteśmy częścią potężnej europejskiej cywilizacji. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że to cesarz rzymski, Otton III, przyjechał do przyszłego polskiego króla i de facto namaścił go, dając mu władzę. Nie wypadliśmy sroce spod ogona. Mamy obowiązek, aby troszczyć się o własną ojczyznę, ale mamy też obowiązek, aby budować silną Europę prawdziwych przekonań. Taką, jaką zostawili nam cesarze, których dziś już nie ma, a Bóg da, może kiedyś ta modlitwa będzie bardziej zasadna. Tymczasem dziękuję za wasz poświęcony czas. Pamiętajcie, że jest on dla mnie najcenniejszy.